Dzień dobry. Niniejsza instrukcja ukazuje proces importu pomieszczenia z aplikacji iMeasure do programu Cademax. Po uruchomieniu programu Cademax wybieramy przycisk M, znajdujący się w drugim pasku narzędzi. W pojawiającym się oknie w polu Username wprowadzamy numer klucza, a w polu Password wprowadzamy udostępnione po zakupie hasło. Po wprowadzeniu danych klikamy przycisk Login. Domyślnie aplikacja uruchomi się w języku angielskim. W celu zmiany języka klikamy w rozwijaną listę i wybieramy język polski. Po lewej stronie znajdują się utworzeni klienci wraz z utworzonymi pomieszczeniami. W celu pobrania pomieszczenia oraz zdjęć serwera należy wybrać klienta, którego projekt chcemy zaimportować i następnie kliknąć opcję Synchronizacja konta. W następnym kroku wskazujemy pomieszczenie, które będziemy importować i wybieramy opcję Open Room. pomieszczenie zostało zaimportowane z pełną możliwością dalszej edycji. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania pozostałych materiałów.